Tradycyjnie już w czerwcu spotykamy się na lotnisku aeroklubu, by podziwiać fantastycznych pilotów w powietrznych akrobacjach. Na czym polega magnetyzm takich pikników? No, lotnictwo zawsze przyciągało. Jak spojrzymy na takie pikniki z lat 20., z roku 1929, którego zdjęcia mamy z Katowic, gdzie przyciągało to tłumy widzów, to było zawsze coś fascynującego, że maszyna się unosiła w powietrzu, a w tej maszynie siedział człowiek. Zawsze skrzydła, które nam dano w postaci szybowców, samolotów, przyciągają, są magnesem dla publiczności, a ewolucje wykonywane przez znakomitych pilotów i pilotki, no niesamowicie rozwijają umysły młodzieży, która zafascynowana tym sportem gawnie się do nas. Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl.